Witajcie. Dzisiaj przygotujemy przepyszną zupę. Składniki do zupy macie oznaczone na czerwono, tutaj na górze, z napisem zupa. I je znajdziecie u siebie w boksie. W instrukcji macie również sprzęt rozpisany potrzebny do przygotowania tego dania. Bierzemy się do pracy. Zaczniemy od cebuli szczotkiem, którą wlejemy do rozgrzanego garnka. Włączamy garnek w naszej kuchni. Wlewamy oliwę. Tą całą, co macie w buteleczce, wlejcie spokojnie do garka. Rozcinamy naszą paczkę cebula szczotek z szczotkiem. I na rozgrzaną oliwę wrzucamy naszą cebulę. Nie musi być ta masa rozgrzana. Chodzi o to, żeby była ciepła, ten czosnek nam musi się podgrzać, połączyć smakowo z cebulą. Do tego czosnku i cebuli dorzucimy marchew. Ja zapakowałem wam specjalnie marchew z sztąprem, żeby wyciągnąć taki fajny aromat. To razem gra i smakowo, i zapachowo. Pomuchajcie sobie, czujcie aromat marchewki, ale ten sztąper gdzieś tam się przebija, także to będzie idealne połączenie. On smak już tutaj oddał i aromat. Można go spokojnie wyciągnąć. Ok. I dorzucamy marchewkę do naszej cebuli z czosnkiem. Zwiększymy moc. I jak będziemy słyszeć, że cebula nam będzie skwierczeć, czyli za chwil kilka, możemy delikatnie zmniejszyć, żeby kontrolować, żeby nam się nie przypaliło. W międzyczasie mam już gotowy rondelek z wodą. Tą wodę będziemy wykorzystywać do naszych danych plusek, które przygotujecie sami. Wstawiam wodę. Woda mi się grzeje. Ja biorę się za przygotowanie plusek. Do plusek będziecie potrzebować jedno jajko, mąkę, która jest wymieszana z curry i odrobinę wody. Oczywiście miskę, w którym to wszystko razem wymieszamy. Ja będę mieszał łyżką. Wy możecie rózgą, możecie czymkolwiek wam się będzie, czym będzie wam łatwiej po prostu. Mam mąkę wymieszaną razem z curry. Umieszczam ją w misce. Ok. Do tego wbijam jedno jajko. Całość delikatnie przemieszam. I teraz bardzo ważna rzecz. Ja tu mam szklankę wody. Wy też sobie nalejcie szklankę wody. I teraz tak, nie całą szklankę wody od razu, tylko po trochu będziemy tą wodę dolewać na konsystencję naszego ciasta. Pamiętajcie, że ciasto do lanych plusek nie może być bardzo wodniste, ale też nie może być twarde. Zaraz wam pokażę, jaka powinna być konsystencja. Pamiętajcie, że zawsze lepiej dolać wody, niż od razu dolać więcej, bo później nic z tym nie zrobimy. Cały czas kontrolujmy naszą marchew, cebulę i czosnek. O. Na tym etapie powinno wam pachnieć w kuchni właśnie świeżym czosnkiem, podsmażoną cebulką, delikatną marchewką. Przepięknie tu pachnie. My teraz przygotujemy nasze ciasto. Woda nam się cały czas gotuje na kluski. Zobaczcie, jaki kolor. Konsystencja też jest piękna. Zobaczcie. Konsystencja musi być taka, ciasto się na pewno nie leje, tylko jest takie gumowate. Ciągnie się. Mąka nam w tej chwili zaczyna dopiero wydzielać gluten, więc zaczyna to wszystko ładnie pracować. I takiej konsystencji ciasto byśmy chcieli uzyskać. Widzicie? Delikatne. O, nie jest warte, ale też nie jest rzadkie. Ciasto mamy gotowe. Woda nam się tutaj grzeje jeszcze kilka chwil. Ja tu widzę, że też potrzebuje minutkę nasza marchewka z cebulą i czosnkiem, ale mam gotową patelnię. Patelnię mam naszykowaną po to, żeby przygotować z
skarmelizowaną pomarańczę. Proces karmelizacji polega na tym, że bierzemy pomarańczę, która ma naturalny cukier w strobie i na suchą patelnię karmelizujemy, czyli wrzucamy w plastrach, żeby delikatnie ten karmel wydobyć właśnie z soku z pomarańczy. Otwieramy pomarańcze. Ona jest wyfiletowana bez skóry. Kroimy w plastry. 5 kawałków będzie w zupełności wystarczyło. 5 plastrów, tak jak widzicie. I wrzucam na patelnię bez żadnej oliwy. Delikatnie rozgrzeję i wrzucam te pomarańcze, żeby je skarmelizować. Słuchajcie, tutaj już jest idealnie. Możecie pochować u siebie. Przepięknie pachnie nam uduszona marchewka z czosnkiem z cebulką. I tutaj macie w paczce przecier z pomidorów z naszego gospodarstwa. To jest przecier z ekologicznych pomidorów, który dla was wcześniej przygotowałem. I ten przecier jako bazę wlewacie do swojego garka razem z czosnkiem, cebulą i marchewką. Ok. Tak wlewacie jak ja właśnie. Przemieszamy i pozwólmy połączyć się przez kilka chwil tym składnikom, które są w garku. Patelnia jest rozgrzana. Na tą patelnię wkładamy pomarańcze. Ok. Od razu nam się zaczyna to wszystko delikatnie smażyć. Pamiętajcie, bez żadnej oliwy, na suchą patelnię. One się będą fajnie karmelizować. Tutaj nam się woda gotuje. Wodę osolimy, żeby była słona. Damy soli. Wymieszamy. Dobrze. I na wrzącą wodę wrzucamy nasze kluski. To są solane kluski, które zrobicie sami. One potrzebują tak naprawdę na wrzątek, jak wrzucimy minutę, półtorej, bo nie będziemy robić dużych. I potrzebujecie sobie od razu naszkować sitko, żeby je wyjąć. Żeby się nie przyciągnęły, żeby nie były twarde. Ja mam takie małe sitko. Zaraz je sobie wyjmę na talerzyk. I będą ok. Zobaczcie, jak fajnie. Ciasto nam wyszło idealnie. O to chodziło. Zupa już też nam się gotuje. Ekstra. Kontrolujcie z czasem swoje pomarańcze, ponieważ jak będzie duży ogień, one szybko nam się skarmelizują, bo są bardzo słodkie. Jedną stronę mam gotową. I czekamy. Skarmelizowane pomarańcze trafią nam do zupy. Rozgotują się jeszcze w tej zupie. Na wrzątek wrzucamy kluseczki. Jeszcze sekundę. O. O, woda nam się gotuje i w międzyczasie mamy pomarańczę też gotową. Zobaczcie, pokażę wam bliżej. Macie taką samą pomarańczę. Zerknijcie, fajnie jest skarmelizowana. Tutaj pachnie niesamowicie. I taka pomarańcza ląduje bezpośrednio, zobaczcie, do naszego kremu. Dlaczego powiedziałem kremu? Bo tą zupę można podać w formie niezmiksowanej, ale jak ktoś lubi zupy kremy, to po prostu blenderem to wszystko razem połączyć. Ta pomarańcza fajnie się wkręci nam wszystkie składniki i powstanie zupa kremu. Jak powiedziałem wcześniej, gotuje nam się woda. Ona jest osolona. I wykładamy w nią nasze kluski. Zobaczcie, elegancko
pół łyżki i wkładamy do wody. Pół łyżki i do wody. Proszę bardzo, tutaj na pewno każdy by chciał spróbować taką kiseczkę. Na porcję damy ze 3-4, bo są spore, natomiast możecie je sobie na przykład włożyć do lodówki i na drugi dzień wykorzystać do innej zupy, albo powtórzyć taką sytuację, możecie sobie z rosołem na przykład nie kupować gotowego makaronu, możecie przygotować sobie takie kluski do rosołu. Zobaczcie. Proszę bardzo. Całe ciasto mamy w garku. Minuta maksymalnie, ponieważ to jest świeże ciasto. Minuta maksymalnie będą gotowe. Zobaczmy, co się dzieje z zupą. Wąchajcie. I teraz tak, wąchacie i czujecie pomidory przede wszystkim. Czujecie aromat czosnku, czujecie cebulę karmelizowaną. Czujecie pomarańcze, te wszystkie smaki. Tutaj naprawdę czuć, ja nie muszę was oszukiwać, bo macie to przed sobą, prawda? Przed sobą w rondelku czy w garku. Już tylko na smak. To jest to. Mówiłem o minucie. Kluski są gotowe. Odsadzam kluski do miseczki przygotowanej wcześniej. Zobaczcie, minuta. Domowe lane kluchy są przygotowane. Tadam. Zobaczcie, elegancko. Woda już nam niepotrzebna. Kluski też nie studzimy, bo za chwilę wylądują w naszej zupie. Zupa jest fajna. Konsystencja ma taką, nie jest do końca krem, nie jest do końca taka klarowna, czysta. Bo jest różne kawałki tutaj są, jest pomarańcza, która rozpadła się, ale nie do końca, są kawałki marchewki. Ja taką zupę lubię, więc ją zostawię. Wy oczywiście możecie blenderem ją sobie zmiksować w domu na jednolity krem, jak kto woli. Wyserwujmy ją po prostu. Nie mam gotowy talerz. Proszę bardzo. Na spód talerza wylewamy zupę. Delikatnie. O. Pamiętajmy tylko, że to jest porcja na dwie osoby, nie wlejmy sobie wszystkiego naraz. I do tego kluseczki z curry. No i najważniejsza część wieczoru. Pewnie się dziwicie, po co ja wam dałem strzykawkę, nie? W tej strzykawce jest zielony olej bazyliowy. Trochę wyszliśmy do przodu. Nie ma listek bazylii do dekoracji, tylko jest właśnie bazylia w strzykawce, czyli w oleju bazyliowym przygotowanym wcześniej. I tą strzykawką, z tej strzykawki po prostu bierzecie i ten olej sobie polewacie po waszej zupie. Jedną porcję, drugą zostawiacie na drugą porcję. Zobaczcie, to jest propozycja podania przeze mnie. Ale wy oczywiście możecie uruchomić swoją fantazję kulinarną i przygotować, podać tę zupę z własnym pomysłem. Życzę wam smacznego, pozdrawiam, Marcin Jabłoński.